Dziś 17 grudnia. Zapraszam na 17 zestaw w naszym kalendarzu adwentowym. Zadanie pierwsze. Marek i Arek zbierają monety. Razem mają 75 monet. Ile monet ma każdy z chłopców, jeżeli 150% liczby monet Marka równa się liczbie monet Arka? Żeby nam się nie myliły oznaczenia, możemy oznaczyć, że M jest to liczba monet Marka, a A liczba monet Arka. Razem mają, czyli dodaję M plus A, 75 monet. Dodatkowo 150% liczby monet Marka równa się liczbie monet Arka. Trochę lepiej to zapiszemy. 150% to 150 setnych, czyli możemy tutaj napisać, że 1,5 m to jest A. I teraz wstawić to w miejsce A, do pierwszego równania. Czyli M plus 1,5 m równa się 75 monet. Czyli mam 2,5 m równa się 75. Czyli widzę, że żeby wiedzieć, ile to jest M, muszę podzielić przez 2,5. M to 75 przez 2,5. No jak dzielimy przez ułamek dziesiętny? No najpierw pozbędziemy się tego przecinka na dole, czyli to będzie 750 podzielić na 25. Możemy to zrobić pisemnie. 750 podzielić na 25 to jest 3 razy 25 to 75, czyli będzie 30. Czyli Marek ma 30, a Arek? No Arek to było 150% monet Marka, czyli 150% razy 30. Czyli ten będzie miał 45. W sumie mają 75, a Arek ma 155% liczby monet Marka. Czyli odpowiedź by była taka. Marek ma 30 monet, a Arek 45 monet. A w zadaniu drugim chciałabym, żebyśmy się trochę pobawili. Tym razem wy spróbujcie ułożyć zadanie tekstowe, które będziemy mogli rozwiązać układem równań. Możecie wpisać mi te zadania w komentarzu. Zobaczymy, czy dają się rozwiązać i czy dają się rozwiązać przez ułożenie odpowiednich równań i spięcie je klamerką. A jutro przechodzimy do zestawu 18.